Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym programie z mojego gabinetu weterynaryjnego. Dzisiaj będziemy przede wszystkim oglądać wzory fryzur, o których będzie mówiła Pani Gromerka. Też powiem Państwu o wnętrostwie u zwierząt. Zapraszam Państwa na program. W poprzednim odcinku pokazywałem kocura, który był po kastracji z powodu wnętrostwa, czyli pozostawionego jądra wewnątrz brzucha, wewnątrz ciała. I na YouTubie pani zadała pytanie, czy jej 6-letni pies musi być wykastrowany i kiedy. Udzieliłem pani odpowiedzi i pomyślałem, że państwu też opowiem troszeczkę, o co tutaj chodzi. Jądra dlatego są w mosznie, czyli dlatego są na zewnątrz ciała, że komórki produkujące plemniki po prostu muszą mieć niższą temperaturę. Jeżeli mają za wysoką temperaturę, bo są na przykład wewnątrz brzucha, czy już wstąpiły na zewnątrz mięśni brzucha, że są w podskórzu, że tak powiem, pod skórą jeszcze, na zewnątrz kanału pachwinowego, ale jeszcze nie na zewnątrz ciała, jeszcze nie w mosznie, to wtedy nie produkują albo produkują bardzo malutko plemników. Ale przede wszystkim u starszych psów, u starszych kotów może dochodzić do procesów nowotworowych, może dochodzić nawet do raka. I dlatego właśnie kastracja, czyli usunięcie takich jąder, czy nawet jednego jądra, jest bardzo potrzebne. Pani z YouTube'a miała psa 6-letniego, o ile pamiętam, i to już jest naprawdę ostatni moment. Jądra powinny stąpić u zwierząt mniej więcej tak w 3 miesiącu życia, to już powinny być, jak ja tutaj szczepię pieski, a pieski szczepi się w 6 tygodniu, potem miesiąc później, jeszcze miesiąc później, to już przy pierwszym szczepieniu zwykle sprawdzam, czy stąpiły jądra. Wtedy jeszcze często nie wstępują, to nie jest nic złego. Natomiast jeżeli do 3 miesiąca nie wstąpiły, to już, no to już znaczy, że na 99% pies czy kot będzie wnętrem. Wnętrem, czyli wewnątrz będzie miał zostawione jądra. Można robić operacje, jeżeli na przykład samiec jest samcem jakimś hodowlanym, bardzo wartościowym, to można zrobić operację, która polega na tym, że po prostu ściąga się jądro. Już nie będę Państwu tłumaczył szczegółów technicznych. Można też podawać leki, natomiast ich działanie jest bardzo, według mnie, bardzo słabe. I najczęściej robi się kastrację. Także jeżeli Państwo dotkniecie swojego samca, który jest pieskiem czy kotkiem, powiedzmy 4-miesięcznym, i stwierdzicie, że nie ma w worku mosznowym dwóch kuleczek, dwóch jąder, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest wnętrem. No, trzeba pójść do lekarza weterynarii, to potwierdzić i po prostu umówić się na zabieg. Wnętrostwo też u zwierząt zauważyłem, że czasami ma związek później z takim zachowaniem troszeczkę zbyt agresywnym. Jest to związane z tym, że jądra są źródłem testosteronu. Tam jest testosteron produkowany i no, testosteron to jest taki hormon, który powoduje po prostu nadpobudliwość bardzo często. Jeżeli robię kastrację, usuwam jądra, nie ma potem już tych zachowań albo są bardzo, bardzo mocno zmniejszone. Także jeżeli macie Państwo jakiegoś psa czy kocura zbyt agresywnego, to też kastracja może ten problem rozwiązać. W marcu i prawdopodobnie w kwietniu jeszcze będę miał tak zwaną akcję sterylizacji, czyli dużo niższa cena. Szczegóły można przeczytać na stronie akcjasterylizacji.pl. Także zapraszam Państwa serdecznie na zabiegi. Teraz przechodzimy do drugiej części programu, do salonu Chwila dla Pupila, gdzie pani Gromerka teraz strzyże akurat Yorka, jest świeżo po kąpieli i przekażę jej głos, będzie Państwu opowiadać o fryzurach, jakie są u różnych psów. Zaczniemy właśnie od Yorków. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu.
Jak Państwo pamiętacie, to są nasi stali klienci. Są to dwie Yorki. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić wersję długiej fryzury i krótkiej. Ponieważ zaczyna się okres wiosenny i część z Państwa bardzo lubi swoje pieski, gdy są zadbane, wyczesane i krótkie, a część z Państwa jednak woli, jeśli to jest York, aby miał włos długi. Nie, właśnie, dla kogo jest taki York, a dla kogo jest taki York? Proszę Państwa, generalnie wszystko zależy od tego, czy lubimy czesać i pielęgnować swojego psa, czy po prostu wolimy wersję użytkową, taką, która nam nie łapie rzepów z podwórka, nie przynosi piesek błota i jest po prostu krótki i łatwy w utrzymaniu. Więc są dwie wersje. To jest Coffee, to jest dziewczynka z długim, jedwabistym włosem. No i Leoś. Leoś jest samczykiem, którego dzisiaj obetniemy na krótko. Wcześniej pieski zostały wykąpane przeze mnie i w tej chwili je rozczesuję. I możecie Państwo zauważyć po zimie, jakie są tutaj różne niedoskonałości. Tu mu coś wychodzi, łapki są za długie, odrośnięta broda. Wszystko na wiosnę pięknie możemy skrócić i może być piesek bardzo ładnie może wyglądać. Tutaj mamy katalog na psich fryzur. Specjalnie go wziąłem, żeby Państwu pokazać, jak można w różny sposób strzyc. Bym poprosił o zbliżenia. Pierwsze dwa zdjęcia. Proszę, żebyś tutaj omawiała. To jest York, wersja na lato, całkiem krótka. Proszę Państwa, abyście zwrócili uwagę, łapki są całkiem wystrzyżone, nie mają tak zwanych spodenek. Wersja krótka, z krótkim ogonkiem, bardzo ekonomiczna, praktyczna, jeśli ktoś lubi pieska na krótko. Jak często trzeba przychodzić takim Yorkiem, jeżeli w ten sposób właśnie dzierżyć? Myślę, że krócej niż 3 miesiące. 3 miesiące to już będzie piesek odrośnięty. Czyli 2 razy w roku, nawet 3, tak, podejrzewam. Tak, jak tak, krótko idzie, spokojnie. Z tym, że tu należy pamiętać, jeśli to jest pora roku chłodna, musi piesek mieć ubranko, bo będzie mu zimno. Tutaj mamy wersję nieco dłuższą, ze spodenkami, z trochę dłuższym grzbietem, który jest też bardzo praktyczny, ale trzeba już czesać takiego pieska. To jest najbardziej lubiana przez moich klientów fryzura i też pieski najlepiej się czują w tej fryzurze. Spodenki z góry na króciutko, tak jak Polarek. Ogonek też nie brudzący się, czyli tu, gdzie wszystko zostaje brudne, zostaje ścięte i tego nie widać. Krótkie uszy i bardzo fajna, wygodna fryzurka. Następnie mamy fryzurkę nieco dłuższą, z lekko kręconym włoskiem dla dziewczynki. Tutaj wersja z długim ogonem, piękną kitką, też włos jedwabisty, wymagający niestety czesania i pielęgnacji codziennej. Codziennie. Tak, codziennej. Nieczesany włos się filcuje, do tego jeszcze nie daje trochę deszczu czy czegokolwiek, to już jest po prostu nieciekawie wygląda. I wersja dziewczynki, też skrócona, ale też raczej bardzo ekonomiczna. Tutaj widzimy spodenki i przy łapkach ma krótko, wszędzie miejsca, które się brudzą pod ogonem są skrócone, a grzbiet nieco dłuższy. Czyli podsumowując, Yorki można strzyc w bardzo różnych wersjach. Tutaj mamy dwie, można powiedzieć, skrajne wersje, czyli właśnie krótką i długą. Ja osobiście, jak tutaj obserwuję, to większość właścicieli wybiera tą wersję taką krótką albo taką półkrótką. Tak. Natomiast rzeczywiście czesanie Yorka codziennie uważam, że to jest konieczność, bo on ma po prostu włosy, nie? Tak, tak. Włosy, a jak się często kąpie Yorki? Kąpiemy Yorka wtedy, kiedy po prostu pies tego wymaga. To znaczy, nieświeżo pachnie, jest przybrudzony, nie podoba nam się ten pies, można go kąpać nawet codziennie. Nic to nie przeszkadza. Właśnie, bo to jest różnica między Yorkiem a innym psem, który tak. ma sierść, a tutaj mamy włosy. I ta sierść, która jest u normalnego psa, która nie wymaga kąpieli, normalny pies może całe życie nie być kąpany i naprawdę nic mu nie będzie, to u Yorka jest zupełnie co innego. Nie? Tak. Także York tutaj przeczy definicji mówiącej o tym, że psa się nie kąpie.
dalszym ciągu zostajemy przy psich fryzurach, z tym, że powiem o innych rasach. Ostatnio, w ostatnim programie, program jest z marca, był u nas Schnauzer Miniatura. Tutaj chcę, żebyś powiedziała właśnie o tych fryzurach, jak jest możliwe. Ostatnio gościliśmy sznaucerkę, była to Figa, dziewczynka, która była ostrzyżona na sznaucerka, tak jak tutaj widzimy, lecz troszeczkę inaczej. Widzimy tutaj długie spodnie, gdzie grzbiet jest bardzo krótki i te spodnie bardzo się odznaczają. Jest cała noga jest grubsza, że tak powiem. Falbanka i z tyłu również takie spodnie. Figa miała nieco krótszą bródkę, troszeczkę tylko skróconą. No i przede wszystkim można też sobie wybrać. Dziewczynki przeważnie mają grzywkę, a samczykom strzyżemy tak zwane brwi na takie strzały. To jest właśnie ważne u sznaucerów, tak. Zresztą u innych ras też wielu, żeby oczy były przykryte. Żeby nie zestrzygać tutaj wysoko, tylko żeby miały osłonięcie od promieni słonecznych, ponieważ mogą po prostu oślepnąć. I w dalszym ciągu strzyżemy na króciutko, tutaj przy ogonku, gdzie najczęściej się brudzi, jest krótko. Również możemy mieć wersję nieco dłuższą sznaucera. Widzicie Państwo tutaj, już są poważne takie spodnie, że tak powiem, takie pumpy szerokie. Dłuższa broda okazała. Z wierzchu też jest całkiem inaczej szata wygląda, jest dłuższa i pod spodem jest też dłuższa taka firanka. I tutaj na tym rysunku jest napisane właśnie, że to jest trymowany piesek. Trymowanie to jest czesanie takim specjalnym grzebieniem z taką opcją po prostu wyrywania troszeczkę włosów. My tego nie robimy, ja jestem lekarzem weterynarii, po prostu wiem, że to troszkę pieska boli i z powodów etycznych tego nie robimy, ale często można to zrobić, także tutaj można pójść po prostu do innego salonu. U nas z reguły wybieramy tą fryzurkę i właściciele są bardzo zadowoleni. Jeszcze chciałbym, żebyś o innych rasach powiedziała. Tutaj widziałam Maltańczyka, dosyć często u nas gości. O. Maltańczyk, biały, bardzo sympatyczny piesek, ale jak sama nazwa mówi, strasznie brudzący. Więc wersja długa jest bardzo wymagająca. Częste kąpiele, bardzo częste czesanie, bo inaczej po prostu ten pies wygląda jak mop, no nie ma co się oszukiwać. I wersja krótsza, bardziej ekonomiczna, gdzie łapeczki są krótkie, przy ogonie krótko, pyszczek na pół okrągło na szczeniaka. Również przepiękny maltańczyk, dziewczynka z pięknym okazałym ogonem i kitką, dłuższe uszy i też fryzura wymaga bardzo dokładnego czesania. I bardzo często do nas przychodzą Shih Tzu, zresztą Shih Tzu jest tutaj też na okładce tego katalogu. Bardzo popularna rasa. Powiem Państwu szczerze, że żaden Shih Tzu mi jeszcze nigdy nie ugryzł. To jest naprawdę w moim zawodzie bardzo ważna cecha na plus. Proszę o powiedz. Shih Tzu, również wspaniały piesek, ale bardzo puchowy. Włosy wymagające też starannej pielęgnacji, doskonałego czesania. I codziennie musi być czesany. Codziennie, nawet kilka razy dziennie. Taki piesek wypuszczony na podwórko wygląda jakby nie był czesany w ogóle. No, wersja dłuższa, z krótką brodą, oczywiście oczy. Te pieski mają krótkie nosy, więc raczej strzyżemy tutaj na krótko, żeby po prostu oczy były widoczne. No i ten nos, żeby też miał piesek wygodnie przede wszystkim. To jest wersja całkiem krótka, gdzie nie ma dłuższych łapek, nie ma pod spodem falbanki, praktycznie zostaje tylko ogon, uszy i głowa. Tu z kolei mamy wersję bardzo długą, która wymaga ogromnego wkładu w pielęgnację, a więc czesanie 2-3 razy dziennie, mycie łapek, zwłaszcza po spacerze, no i kitka i w ogóle tutaj też uszy. To wszystko wymaga naprawdę dużej pracy. Kiedyś tutaj do mnie do gabinetu, jak jeszcze ja strzygłem. Mój kolega poprosił właśnie, żebym ostrzygł Shih Tzu, który należał do niego i jego partnerki. Ja tego Shih Tzu naprawdę bardzo ładnie mi wyszedł.
i oni mieli pójść do rodziny na jakąś kolację proszoną z tym pieskiem, byli bardzo zadowoleni, natomiast kolega mi później opowiadał, że następnego dnia jak z psem wyszedł na spacer i pies wpadł w krzaki i się ubrudził, to już nie było w ogóle efektu tego strzyżenia. Także jak ja tu obserwuję, to praktyczne strzyżenie, czyli właśnie chyba to pierwsze, tak, które tutaj było, nie, to tutaj, o, czyli to właśnie, to się najczęściej właśnie tutaj zdarza. I tak z praktycznego punktu widzenia ono jest chyba najbardziej... Tak, najbardziej ekonomiczne, najczęściej wtedy piesek wygląda. Jest to wersja krótka, ponieważ tutaj grzbiet wygląda tak, jakby miał polarek. Także psu nie jest zimno, to nie jest całkiem krótko, nie prześwituje skóra, ale jest tak, jakby w polarze, czyli krótki włos. Główkę możemy ostrzyć w dowolny sposób. Tak jak Państwo widzicie, na szczeniaczka całkiem okrągło, wyszczepane ładne tutaj boczki, krótkie uszy. Na dziewczynkę z długim, pięknym kucykiem u góry i długie uszy. Również całkiem wersja uboga, czyli tak, że tak powiem, prawie na zapałkę. Bardzo, bardzo okrągła, jeszcze krótsza niż szczeniaczek. Półdługa wersja z krótkim nosem, uszki dopasowane. Wersja też z kucykiem, z długimi uszami i długą brodą, bo ta wersja była... Jak do kucyka przyzwyczaić szczeniaka? To znaczy się generalnie trzeba czesać. Trzeba czesać od początku i pieskowi nie odpuszczać. Ściągać kitkę na noc, tak jak do dzieci podchodzimy, tak? We fryzurze, w kitkach dzieci nie śpią. Na noc ściągamy, na dzień zakładamy. I to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. Bo jeżeli raz będziemy psu robić kitkę, drugi raz nie, gdzieś tam sobie odpuszczać, albo na przykład, bo wychodzimy, to piesek musi mieć, to się nie sprawdzi. Pies musi wiedzieć, że tą kitkę albo ma, albo jej nie ma. I potem jest naprawdę bardzo trudno nawrócić. Najpierw ostrzec pieska na krótko, potem zapuścić i znowu wrócić do kitki. Myślę, że już to się nie uda. Czyli jak przychodzi tutaj piesek, to on już ma ten wzorzec swój ustalony. I jak już przychodzi drugi raz, to w zasadzie jest to strzyżenie już łatwiejsze, bo ty już wiesz... Tak. Tak, tak. To już jest, że tak powiem, po moich konturach, po moich liniach i mieliśmy też klientkę, która chciała koniecznie mieć pieska z kitką, natomiast piesek tak protestował, że nawet po zejściu ze stołu po prostu wycierał się o ściany, tak długo tarł i trzepał głową, aż mu ta kitka spadła, bo on jej po prostu nie chciał. Więc pani odpuściła i poprosiła mnie, abym jednak zrobiła fryzurę na krótko, nie będzie żadnej kitki, bo pies protestuje. No a pudel widzę, że jest taką rasą, która nie potrzebuje żadnych kitek. Pudel też może być ostrzyżony w wersji bardzo krótkiej albo nieco dłuższej, z długimi łapkami i raczej na takie supy. Przy ogonku oczywiście zawsze krótko, bo tam się najbardziej brudzi. I wersja czesana, bardzo taką szczotką, pudlówką, to ten włos się tak rozczesuje ładnie i się robi taki ładny puchowy. Oczywiście uszy u pudla zostają, u góry robimy tak zwany czupurek. To jest wersja nieco krótsza, tutaj widzimy jest bardziej puchowo, tu jest krótko. Możemy zostawiać pompony, na przykład pompon na ogonie, pompony są również na końcach łapek, reszta jest na krótko. Piękny ogon może być na szable, może być ogon krótki z delikatnym pomponem. Dosyć często u nas też mamy West Highland White Terriery, to są białe pieski, które też wymagają kąpania, dosyć częstego. Nawet mamy taki szampon specjalny do białej sierści, on jest troszeczkę wybierający, także przy właśnie Maltańczyku czy przy Westie on jest bardzo wskazany. Proszę opowiedzieć. Westy mają specyficzną fryzurkę. Zawsze zostawiamy tutaj falbankę pod spodem, łapki są nieco dłuższe i tu jest taki charakterystyczny, o tu możecie Państwo zobaczyć, taki charakterystyczny zarys. Ta część jest bardzo krótka, to jest długie i ogon jest bardzo krótki. Uszka na strzałeczki, tutaj muszą być widoczne. Na pyszczku zostawiamy bródkę, ale tu wokół oczu jest króciutko. No i tu jest jeszcze jedna wersja całkiem długa, to jest raczej dziewczynka z krótkim ogonem i tu jest bardzo długa firanka, że tak powiem, łączy się razem z nogami. Także pies wygląda jak w spódnicy. No i to jest ładne, ale bardzo pracochłonne. Oczywiście, czesać, kąpać. I tutaj jeszcze widziałem spaniela,
które często do nas przychodzą też. Tak, spaniel wymaga też bardzo dobrej pielęgnacji, głównie jeśli chodzi o uszy. Uszy spaniela zaniedbane są często tak sfilcowane, że aż psuje ciężko, najzwyczajniej ciężko. Wtedy strzygę te uszy na króciutko, raczej na 40 nawet. Od środka również krótko, pies jest wtedy bardzo zadowolony, bo on od razu ma lżejszą głowę. I generalnie spaniele strzyżemy na krótko, nie zostawiamy tu wersji dłuższych, no chyba że na życzenie klienta może być coś takiego, gdzie jest ładnie rozczesany, wykąpany, wypielęgnowany, zastosowana odżywka i tylko po części skrócone te włosy, które są takie niewyraźne, brzydkie. Oczywiście zdarza nam się też tutaj pielęgnować psy innych ras. Czasami przychodzą owczarki szkockie, coli. Ostatnio też mieliśmy te takie większe, jak ta dwa rasa. Owczarek francuski. Owczarki francuskie też mieliśmy, także z dużymi pieskami też możecie Państwo przychodzić. Natomiast no, najczęściej jednak strzyżemy te małe pieski. Strzyżenie takiego Yorka, o ile pamiętam, takiego zadbanego, to kosztuje 60 zł, nie? No, tak, chyba, że jest, z kąpielą. Tak, chyba, że jest pierwsza wizyta i no, jest troszeczkę więcej pracy, to wtedy jest 70, bo ten piesek jest nieprzyzwyczajony. On ma tą fryzurę troszeczkę, trzeba ją ustawić, że tak powiem. Nie? Przede wszystkim na początek, jeśli chodzi o szczeniaka, podszerstek powinien być dobrze wyczesany. Jeśli Państwo chcecie długiego pieska, z długim włosem, to trzeba czesać, bardzo trzeba. A kiedy na pierwsze strzyżenie trzeba się umówić? Myślę, że w momencie, gdy piesek, szczeniak przechodzi już wszystkie swoje szczepienia, czyli po... Czyli tak po 4 miesiącach. Tak, 4 miesiące to jest odpowiedni czas, żeby przyzwyczaić pieska do grzebienia, pokazać mu maszynkę. Aha, czyli takie nożyczki. Pierwsze przyjście to jest bardziej takie jak z dzieckiem do dentysty, żeby dokładnie go tutaj przyzwyczaić. Tak, tak troszeczkę. Generalnie wtedy obcinam pazurki, przy łapkach są takie momenty, gdzie można już wyciąć i przy oczach, tak, jeśli chodzi o Yorki, to też właśnie po 4 miesiącach. No i właśnie to jest też coś, co nie we wszystkich salonach jest, tutaj na koniec Państwu powiem, bo salon Chwila dla Pupila jest przy gabinecie weterynaryjnym w Centrum Zdrowia Zwierząt, które znajduje się na Podlasiu i tutaj cały czas lekarz weterynarii jest, gdzie może po prostu doglądać zwierzaka, zrobić diagnozę podstawową, często jakieś problemy dermatologiczne, skórne wychodzą na przykład po ostrzyżeniu, nieraz się zdarza, że z uszkami coś jest nie tak, no i po prostu cokolwiek jest potrzebne, to nieraz pani nas to prosi i pomaga. To wszystko w dzisiejszym programie. Mam nadzieję, że program był ciekawy. Na dole jest adres mailowy, na który możecie Państwo pisać pytania. Tak samo na YouTubie na przykład. Proszę pisać komentarze, ewentualnie jakieś zapytania. W miarę możliwości, tak jak to robiłem ostatnio, będę odpowiadał. Dziękuję Państwu za uwagę.